te postaci, w których zostaliście obsadzeni, uważam, że zostaliście obsadzeni w nich jakby nie po warunkach. Biorąc pod uwagę wasz dotychczasowy dorobek zawodowy, to reżyser zaryzykował, dając wam takie, a nie inne role. Twoja postać, Leszku, jest... No jaka? Jest takim właśnie, poza tym, że powiedziałam ci przed chwilą, że jesteś podobny do Lecha Wałęsy w tej czapce na jarmarku, nie zgodziłeś się z tym spostrzeżeniem, ale no, jest to postać takiego mężczyzny, którego do pionu zdaje się, że ona stawiać musi i nie ma wyjścia, ale nie do końca się dajesz. Są też tacy ludzie, no, bywają. Faktycznie no, to jest człowiek, który no, jest dosyć nieporadny po prostu. Delikatnie mówiąc. Oczywiście. I też bardzo się boi pewnych sytuacji, boi się odkryć, więc prowadzi to do pewnych takich perypetii, w które sam siebie wrzuca, bo żeby nie powiedzieć bolesnej prawdy, musi troszkę okłamywać swoją rodzinę, którą bardzo kocha i to robi wszystko w najlepszych intencjach. No, przez co cierpi moja żona i się chowa w szafie. No a to już na końcu, nie zdradzając. Bo wcześniej cierpi, ale stara się zrozumieć i pomagać. Tak, prawdziwa polska kobieta. Znaczy nie wiem, czy prawdziwa Polska, bo ja też jestem polską kobietą, a zupełnie się nie utożsamiam tak naprawdę z Ewą, ale rzeczywiście to, co mówisz, że trochę jesteśmy obsadzeni, ja przynajmniej tak czułam, że wbrew warunkom trochę miałam takie obawy, że jestem... Nie wiem, że jakoś, że to zupełnie nie jest rola dla mnie, że nie mam też takich doświadczeń, nie jestem mamą, jakby pracuję, bardzo dużo pracuję i tak sobie trochę nie wyobrażam, żeby aż tak oddać się rodzinie, ale w sumie to jest ciekawe, żeby zmagać się z czymś, co jest kompletnie wbrew nam. A ty, Leszek, jak ty prywatnie, a twój bohater? Ja jestem dokładnie taki twarzy, sam. Z twarzy jesteś misiem. Jestem dokładnie taki sam, no przecież. Do, ja tak do rany przyłóż. Oczywiście to była zabawa, tak? Zabawa pewną formą i wyobraźnia. Raczej też no, nie szedłbym tymi ścieżkami, co mój bohater w życiu. Ale było to dosyć zabawne móc tworzyć taką postać i myślę, że na planie mieliśmy dosyć duży ubaw z tego. Ale oprócz tego, żeby wszystkie siły jakby rzuciliśmy na to, żeby to było również zabawne, to przede wszystkim jest to komedia świąteczna, która powinna też wzruszać i myślę, że tam też takie sceny znajdziemy, a Julcia jest mistrzynią wzruszania ludzi. Albo wkurzania. Albo irytowania. Właśnie, Julia, chciałem zapytać, bo z twojej perspektywy, tak, wykonywałeś głośne role, nie tylko głośne role aktorskie, ale również politycznie, mam na myśli Klątwę. Wyleciałaś w sumie z pracy jednej za tą rolę. Sama z niej zrezygnowałam. No, tak. Ale no właśnie, to jest różnica. To prawda. W sytuacji niesamowitych nacisków i tego, co się wokół działo. Grasz rolę szalone jak w ataku paniki. I w tym kontekście się chciałem zapytać, jak ci się grało właśnie w komedii świątecznej, która ma nam wszystkim poprawić samopoczucie. Czy sobie też poprawiałaś, czy się bawiłaś po prostu konwencją? Przyznam, że bardzo lubię grać komedię i jakoś do tej pory, przynajmniej w teatrze, rzadko kiedy miałam taką szansę, żeby zagrać na przykład w farsie, o czym marzę bardzo. A film Miłość jest wszystkim jest drugim moim filmem w życiu, więc przyznam, że byłam bardziej zaabsorbowana tym, jak rozłożyć akcenty w postaci i tak dalej, niż czerpać jakąś ogromną przyjemność z tego, bo jednak zaczynam w tym świecie, że tak powiem. Ale i też to była w sumie taka pierwszy raz duża rola, która miałam więcej niż 2 dni zdjęciowe, tak jak było w Ataku Paniki na przykład. I to było ogromne wydarzenie i też wielka przyjemność w sumie z Leszkiem się spotkać znowu. A my się znamy od lat, bo razem graliśmy w spektaklu. Tak. Parę zresztą. Małżeństwo. Najgłośniejszym tekście i najczęściej wystawianym na świecie obecnie polskim tekście Tadeusza Słowodzianka, Nasza klasa. Graliśmy tam parę, przez 3 godziny razem na scenie. Tak. Więc my się znamy od lat. Ale znacie się takim systemie ciągłym, czy mieliście przerwę dłuższą? Mieliśmy przerwę. Spotkaliście się na planie. Pełna przerwa, spotkaliśmy się na castingu chyba po
kilku latach. Tak, tak, tak. A jeszcze Michał Czernecki również z nami grał w spektaklu. Tak. On też gra w tym filmie. Tak, tak. Tak, tak. A mnie jeszcze przygotowywał do egzaminów wstępnych. Misiek? Do szkoły. Tak. Michał, naprawdę? Tak. W tym filmie gra też Jan Englert. Ja nie będę tutaj spoilerować, ale uważam, że to jest mistrzostwo świata wprowadzić takie nazwisko do filmu i zrobić z nim to, co zrobił. Wiesz co, ale można powiedzieć, bo w sumie w każdym opisie tego filmu... A więc, drodzy państwo... Dobra, nie będę. Nie, idźcie tak. To zobaczyć, naprawdę to jest zdumiewające. A chciałam was w ogóle zapytać, czy wy, którzy siedzicie w tym biznesie po uszy, bo jest to wasze zawodowe życie, oglądacie tego typu komedie? Czy to jest komedie romantyczne, komedie świąteczne? Czy aktor, aktorka i aktor takiej klasy i z takim dorobkiem dla, nie wiem, rozrywki sięga po taką propozycję kinową? Pewnie, że tak. Ja w ogóle uwielbiam być widzem, nie oglądać filmów z perspektywy świadomej aktorki, która obserwuje, kto jak gra, też oczywiście, i analizować, jak został stworzony ten film od kulis, ale uwielbiam być wciągnięta w historię, a jakby historie miłosne, romantyczne, świąteczne zawsze wzruszają, więc jak najbardziej. A ja tylko też dodam, ja uwielbiam kino familijne. Bo bardzo lubię w kinie się wzruszać i z moimi dziećmi oglądam takie filmy. Jeszcze animacje też bardzo lubię. Takie. Animacje, no akurat moje dzieciaki wybierają animacje, których ja nie znoszę, ale no pozdrawiam was. Tatuś kocha. Ale i tak pójdę z wami do kina, pójdę. Natomiast no, dobrze zrobione kino familijne ma w sobie wszystko, co może prawda? Zaproponować kino. Prawda? Tak. I dla dorosłych, gdybyście mi, a propos tego pytania, Magdy, bo ja mam na przykład tak, że od czasu, jak zobaczyłem Cztery Wesela i Pogrzeb, widziałem ten film chyba 150 razy i zresztą czytałem dosłownie wczoraj, że mają zrobić krótki ciąg dalszy w celu charytatywnym teraz na dniach. Co było waszym Czterema Weselami i Pogrzebem sprzed lat? Jakiś taki film, byliście nastolatkami? Właśnie próbowałem sobie przypomnieć i wczoraj przypadkiem gdzieś w telewizji mignął mi jakiś film z Chevy Chase'em, zdaje się. Jak ja byłem takim żdącem, no to on świętował najlepsze momenty w swoim... National Lampoon, może... Tamtych filmów, wiecie co, tytułu nie pamiętam, bo mi się te wszystkie filmy zlały w jeden, bo to w zasadzie on opowiadał... Ale Chevy Chase, no to już Chevy Chase'em, tak. Tak, to jest dobre. A Julia? A ja, dla mnie takim najważniejszym filmem był E.T., jak byłam mała. To rzeczywiście mnie absolutnie poruszyło. I jeszcze był ten Never Ending Story. Story, tak. I Limahl w piosence.